zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 5:25. Dyżurny natychmiast zdysponował na miejsce zdarzenia najbliższej jednostki ochotniczych straży pożarnych i również jednostkę JRG Oborniki. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu wstępnym okazało się, że hala o wymiarach wstępnych 35x125 metrów jest w całości prawie objęta pożarem. W związku z powyższym przystąpiłem natychmiast do organizowania działań ratowniczo-gaśniczych i organizacji zaopatrzenia wodnego. Po przyjeździe kolejnych sił i środków nastąpiło znaczne wzmocnienie tych działań. Na miejscu sumarycznie pracowało ponad 30 wozów strażackich z 4 powiatów. Powiatu obornickiego, wągrowieckiego, poznańskiego i szamotulskiego. Około godziny 9 pożar został zlokalizowany i po tym czasie przystąpiliśmy już do działań dogaszania i przeszukiwania pomieszczeń. W wyniku rozpoznania ustalono, że spaliło się około 4500 sztuk inwentarza, no i hala o powierzchni ponad 4000 m2. Czy coś z tego inwentarza udało się uratować? No niestety nie. Niestety nie. Działania były prowadzone na zewnątrz z uwagi na to, że podczas tej pierwszej fazy działań zawalił się dach tego obiektu. W związku z powyższym wszystkie zastępy działały na zewnątrz i podawały ten środek gaśniczy właśnie za pomocą drabin i za pomocą strażaków, którzy byli zakazywani wokół tego obiektu. W pobliżu tam znajdowały się również inne budynki. Czy jakieś tam szkody powstały w wyniku tego pożaru? Jeden z budynków, w którym znajdowało się 1400 tuczników, został przez nas obroniony. Ten obiekt był również dosyć mocno zadymiony, ponieważ wentylacja z tego obiektu zasysała dym, który był przemieszczał się z tego budynku objętego pożarem. I tam walczyliśmy o to, aby cały czas wentylować to pomieszczenie po to, aby utrzymać przy życiu te prosięta. To się nam udało i to jest ten plus tych naszych działań. Tam też znajdowały się dwa silosy, czy o tej temperatury? Nie zostały uszkodzone. Te silosy tak jak stały, tak cały czas stoją, nie są uszkodzone w żaden sposób przez wysoką temperaturę, czy przez działanie okna otwartego. Pożar został ugaszony. Jakie teraz działania będą następowały? Pożar został ugaszony w godzinach popołudniowych. Na miejscu przybyła policja, był również sztab Komendy Pożarowej Policji, prokurator. Jutro w godzinach porannych będą kontynuowane oględziny tego miejsca. Na miejsce przybędzie również biegły z zakresu pożarnictwa, biegły sądowy. I to ta grupa, ten podmiot będzie dalej badał tą sprawę w celu ustalenia faktycznej przyczyny powstania tego pożaru. Chciałbym w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornika podziękować serdecznie wszystkim strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej naszego powiatu, również powiatów ościennych za zaangażowanie, za tą ofiarność, za współdziałanie, za wspólny język, którym żeśmy tutaj mogli razem się posługiwać. Kilka dni temu chodziliśmy Dzień Strażaka na Galowo. Dzisiaj było takie wydanie bardziej operacyjne, bojowe i myślę, że poświadczyło i świadectwem tego, że potrafimy sobie tego typu zdarzeniami poradzić.